Był 10 stycznia 2008 roku, dochodziła godzina 6.10. Anna M. wyszła do pracy z domu przy ulicy Zagańczyka w Kobyłce. Do sklepu wujostwa, w którym była zatrudniona, miała zaledwie 100 metrów. Nie zdołała tam dojść. Nieustalony sprawca, działając w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia pokrzywdzonej, oddał w jej kierunku przynajmniej 7 strzałów z broni palnej kaliber 7,65 mm WZ Browning, powodując u Anny M. 6 ran postrzałowych. Jeden ze skruszonych mokotowskich gangsterów, Marcel, zeznał nawet, że Wojtas chciał podłożyć bombę pod dom bajbusa, aby zamknąć mu usta. Na tym spotkaniu padło także, że jest już przygotowany mechanizm do bomby. Mieliśmy też plastik i trotyl. W końcu z zamachu bombowego zrezygnowano. Nie dlatego jednak, że mogłyby w nim zginąć na przykład dzieci Krzysztofa M., lecz jego matka. Bajbusowi mogło nie zależeć na matce. Był z nią skłócony. Więc zamach nie przyniósłby oczekiwanego efektu, bajbus by się nie złamał. Wyjaśnił śledczym Mariusz S. Marcel. Celem musiała być osoba, na której Krzysztofowi M zależało. Wybrano zatem żonę. Zapytałem Wojtasa, czy to on stoi za wyrokiem śmierci na żonę bajbusa. Bajbusa widziałem może dwa razy w życiu. Nic nas nie łączyło, on nie był ani moim kolegą, ani gangsterem. Zajmował się maszynami. Nie miałem najmniejszego powodu, by zabijać mu żonę. On teraz opowiada, że zrobiliśmy to w zmowie z prokuraturą. Powinien się lepiej rozejrzeć wśród swoich kumpli. Bajbus narobił ludziom sporo problemów. Wydaje mi się, że wkrótce ponownie go zatrzymają. Prorokuje Wojciech S. W śledztwie w sprawie śmierci Anny M., przesłuchano wiele osób, w tym byłego Bosa Pruszkowa, Janusza Peparasola, który stwierdził jedynie, że ze sprawą nie ma nic wspólnego. W kręgu podejrzanych znalazł się także Piotr S. Skiba z gangu Ożarowskiego. Bowiem Mirosław J. zwany też Juskiem Zielonek, zeznał, że Skiba chciał uprowadzić dzieci Bajbusa, aby ten odwołał zeznania na temat Mokotowskich i zakończył współpracę z prokuraturą. Mimo, że wiele śladów i zeznań świadków wskazywało, iż za zbrodnią stoi Mokotowskie komando śmierci, to postępowanie umorzono z uwagi na niewykrycie sprawców czynu. Zabójstwo Anny M., żony Krzysztofa M. Bajbusa. Członka grupy Mokotowskiej wstrząsnęło nawet światem przestępczym. Do tej pory w porachunkach nie zabijano członków rodzin. To było odejście od jakichkolwiek zasad i reguł. Co w przypadku Mokotowa nie stanowiło niczego nadzwyczajnego. Tym razem postanowiłem się spotkać z Krzysztofem M Baibusem, aby porozmawiać nie tylko o śmierci jego żony. W sobotnie jesienne przedpołudnie pojawiam się przed domem Bajbusa przy ulicy Zagańczyka w kobyłce. Niedaleko stąd osiem lat wcześniej zginęła żona gangstera, który zdecydował się pójść na współpracę z policją. Za ogrodzeniem, wokół niewielkiego domku biega bodaj siedem dużych psów, które zapewne mają zniechęcić intruzów do odwiedzin. Krótko przed zabójstwem Anny ktoś otruł dwa rotwajlery należące do bajbusa. Zaparkowane na podwórku Mercedes i BMW, choć nie najnowszych roczników, przypominają, że gospodarz zawsze cenił dobre samochody. Szczekanie psów i dzwonek przy furtce wywołują z domu Krzysztofa M. Potężnie zbudowany mężczyzna wita się i zaprasza do domu. W salonie, do którego mnie prowadzi, rzucają się w oczy trofea sportowe. To mojego syna, uprzedza pytanie: bajbus. Trenuje boks, odziedziczył po mnie smykałkę do tego sportu. Próbuję przejść do tematów bliższych tej książce, jednak rozmowa się nie klei. Bajbus nawet lekko mnie ignoruje, gdyż przez moment jest zaabsorbowany przeglądaniem internetu. Na dłużej zatrzymuje się przy informacji o śmierci Klemensa Ścierskiego. Byłego ministra przemysłu i handlu w gabinetach Józefa Oleksego i Włodzimierza Cimoszewicza. Gdy kończy czytać, wracam do rozmowy o sporcie. Ten temat nie odpycha mojego rozmówcy. Był pan dobrze zapowiadającym się bokserem, jednak porzucił uprawianie sportu na rzecz gangsterki. Trenowałem na legi, nawet dobrze mi szło, jeździłem na walki i wygrywałem. Ale nie widziałem z tego żadnych pieniędzy, a potrzebowałem kasy, gdyż trzeba było z czegoś żyć. Być może w przyszłości byłyby z tego pieniądze, ale w tamtych czasach, aby trenować i walczyć, należało wszystko kupić samemu strój, rękawice i temu podobne. Musiałem do tego dokładać, jeździć na swój koszt, walczyć i głowę nadstawiać. W imię czego? Za to, że dadzą mi jakiś dyplom kupiony w kiosku i trener pogratuluje, że jestem dobry. To zrezygnowałem. I co pan wówczas zaczął robić? Takie czasy były, że wszyscy kradli, to i ja kradłem. Nie sam, miałem w swojej grupie 50 osób. Zarobiło się w sumie na tym sporo. Tych 50 to byli rasowi gangsterzy? Ależ skąd, to nie byli żadni poważni gangsterzy. Co najwyżej zbierani na wiosek. Ja sam jestem z Przesławic, z Podgrójca, to kilku znajomych z tamtych stron przygarnąłem. W grupie byli też ludzie, którzy pracowali w chińskim centrum w Wólce Kosowskiej. Oni tam wszystkie zakamarki znali, wszystko widzieli i nagrywali nam tematy. Pytali, czy byśmy wspólnie nie walnęli jakiegoś tira. To się robiło te sprawy. Dla mnie to nie były napady, lecz złodzieje okradali złodziei, bo tam przecież wszystko było nielegalne, nieopodatkowane podróbki, przemycany towar. Jednak nie zaczął pan od napadów na tiry, lecz od automatów, od wstawiania maszyn do pubów. Zawsze od czegoś się zaczyna. Nie wprowadził w ten temat niejaki Żyd, było to w czasach, gdy prowadziłem knajpę. To był taki oszust, który przyjechał z Izraela, ale był Polakiem. Przyszedł do mnie do baru i zaproponował, że wstawi u mnie maszyny do gry. Żyd działał z Andrzejem Hakorkiem. W ten sposób poznał pan Mokotowskich? No tak się to zaczęło. Wkrótce Żyd zapytał, czy nie mógłbym się zająć tymi maszynami na szerszą skalę. Zgodziłem się i zacząłem je stawiać także w innych barach po całej Polsce. Miałem z tego niezłe pieniądze, ale do czasu, bo gdy państwo zobaczyło, że z tego jest kasa, postanowiło zmonopolizować rynek. Jaki miał pan związek z Mokotowem? Taki, że ich znałem, ale ja wszystkich znałem Ożarowskich, Pruszkowskich. Znałem Pershinga, znam Parasola, znam i tego, i tamtego. Wszystkich znam, ale czy to znaczy, że jestem we wszystkich grupach? W tym czasie poznał pan Korka. Jak go pan ocenia? Nie był moim idolem, ale dopóki jeden drugiego nie oszukuje, wszystko jest w porządku. Nie było między nami większych spięć. Mimo to Korek podał pana do sądu o pomówienie. Rzekomo zarzucił mu pan, że ma kochankę, a on poczuł się tym urażony. Była taka sytuacja, ale rozeszła się po kościach. Kilka osób przekonuje mnie, że Korek to były esbek albo co najmniej współpracownik służb. Jakie jest pańskie zdanie na ten temat? Jak pan myśli, dlaczego policja pozwalała mu działać? Jeśli policja nie ma z czegoś interesu, to zamyka ludzi za 5 zł. Niedawno zapomniałem zapłacić mandat za 50 zł, to dali mi 3 dni aresztu. Ale jeśli coś się policjantom opłaci, przymykają oczy nawet na bardzo grube sprawy. Grupy przestępcze powstają przy przyzwoleniu policji i wtedy się biega z karabinem w ręku prawie bezkarnie. Jeden z byłych policjantów powiedział mi. Że był czas, gdy w Pałacu Mostowskich dwóch na trzech funkcjonariuszy było skorumpowanych. No tak to mniej więcej wyglądało. Ja też miałem z tym do czynienia na co dzień. Zresztą mieliśmy w grupie policjantów, napadali razem z nami. Mówi pan o Dariuszu S. Sterydzie? Między innymi o nim. Steryd to był narkoman, który z policyjnej pensji nie był w stanie zaspokoić swojego nałogu. Gdy do nas przyszedł, to jeszcze nie był policjantem. Potem pracował w komendzie na Redygiera. Cały czas nam pomagał, ostrzegał przed policją, dostarczał policyjne umundurowanie i legitymację. Sam też brał udział w napadach na tiry. Dużo było tych napadów. Co to za napady? Raptem cztery. To za wiele na tym nie zarobiliście. Nie no, zarobiło się nieźle. Ale co to za biznes, gdy go się robi z idiotami? Sam pan ich sobie do grupy dobierał. No nie da się ukryć. U mnie to byli tacy, co nawet nie potrafili się podpisać, dokumentów wypełnić, prawa jazdy nigdy nie mieli, nie wiedzieli, co to paszport. Wszyscy byli tacy? Było kilku ludzi mądrzejszych, ale ci znowu ćpali. Gdy skończyła się hossa na maszyny, zajął się pan tirami. Z czegoś trzeba było żyć, a jaki to znowu był dla nas problem ukraść tira? Żaden. Kierowce się wzięło pod pachę, Przykuło kajdankami w lesie do drzewa. Krzywdy nikomu nie robiliśmy. Raz to się nawet policjant zawieruszył, bo wynajmował magazyn tym Wietnamczykom z Wólki Kosowskiej, a oni tam lewy towar zwozili. Ten policjant przyszedł skontrolować, co się dzieje, jak my już byliśmy w środku. Dostał kopa, bo chciał nas legitymować. Skuliśmy go i położyliśmy obok innych. W sumie z piętnastu ich tam leżało, jeden przy drugim. Co chwila ktoś przychodził na kontrolę, to wiązaliśmy go taśmą i kładliśmy w rządku. O jakiej kontroli pan mówi? W tym magazynie byli jacyś ludzie. Jak ich związaliśmy, dzwonili do nich inni. A gdy nie odbierali, przychodzili zobaczyć co się stało. Idź tam, zobacz Stefan, co dzieje się w tym magazynie. No to Stefan poszedł i nie wrócił. Nie odbiera telefonu, to idzie Marian. To i jego wiązaliśmy i kładliśmy na podłodze. Za chwilę dzwonił kolejny i tak uzbierało się aż 15 osób, w tym dwóch policjantów. Gdy ich już powiązaliśmy, zabraliśmy Tira z towarem i odjechaliśmy. On miał co prawda GPS, ale zanim się zorientowali, Tir był już za grójcem. Potem go rozładowaliśmy i zostawiliśmy w lesie. Wiedzieliście, że będą tam policjanci? Nie wiedzieliśmy, że to magazyn policjanta. Dostaliśmy tylko informację, że do tego magazynu w Wawrze przyjedzie tir z towarem, i tam na niego czekaliśmy od siódmej rano. Jak rozbito pańską grupę? A jaka to niby była grupa? Policja sobie wymyśliła grupę, bo za rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej dostawali premie i awanse. Organizacje przestępcze to są we Włoszech czy w Rosji. W Polsce nie można mówić o mafii. To co was zgubiło? Głupota. Jak człowiek chodzi całe życie w gumowcach. A później przebiera się w drogie pantofle, ludzie od razu zwracają na to uwagę. Chłopaki kupowali sobie zaraz samochody, zaczynali się bawić na całego, pić, ćpać. Chwalili się wokoło, że mają kasę. No to musiało się wydać. Zresztą steret zaczął sypać. Jak go złapali, wszystko wyśpiewał i siedział tylko z pół roku. I zaraz cała reszta się rozpruła. Pan też zaczął zeznawać na innych. Na co miałem czekać? Na początku odmawiałem zeznań, ale potem nie widziałem w tym żadnego sensu. Zeznaje na mnie dwadzieścia osób, patrzę, jak się próją jeden za drugim. Jeszcze mówią, że to ja kazałem im wszystko robić, a oni są niewinni. Przecież nie jestem jeleniem, mam dzieci. Nie po to się urodziłem, żeby spędzić życie w więzieniu. Chodziło nie tylko o kradzieże tirów, były też poważniejsze zarzuty, jak choćby kierowanie napadem na handlarza walutami z Puław. Został uduszony w czasie napadu przez ludzi z pana grupy. Nie brałem w tym bezpośredniego udziału. Zostałem w samochodzie. Szkoda tego chłopa, tam miały być miliony, a prawie nic nie było. Miał pan też zarzut zabójstwa Łukasza Wudzika, który rzekomo narozrabiał po pijanemu w kilku agencjach towarzyskich kontrolowanych przez Mokotów i Ożarów. Wyrok na niego mieli wydać Zbigniew Cedax oraz Piotr S. Sajur z ożarowa. Wykonawcą miał być pan. Powiedzieli mi bardzo jasno, albo pozbędziesz się dzika, albo my pozbędziemy się ciebie. Jak to się odbyło? To było po imprezie w zajeździe Mozart koło Łas. Gdy dzik stracił przytomność od wypitego alkoholu, to Antekce wywiózł go do lasu fiatem 125p. Tam czekał już wykopany dół i reszta ekipy. Sprawę dokończył Bobek, kumpel Daxa. Po czym wrzucili Łukasza do tego dołu i zasypali ziemią. Ja w tym czasie stałem z boku i paliłem papierosa. Do dzisiaj nie zatrzymano kilku osób, które brały w tym udział. Ale za to zlecenie został skazany DAX. Można powiedzieć, że pan go sprzedał. Jaki to człowiek? Pospolity recydywista i na dodatek wyjątkowo fałszywy człowiek, który starał się manipulować głupszymi od siebie. Jacyś idioci się pod niego podczepiali i tak działał. Wracając do tego, czy sprzedałem kogoś, czy nie sprzedałem, wszyscy sprzedają. Nie ma ludzi, którzy kogoś nie sprzedają. Na tym polega świat, że policja musi wiedzieć od konfidentów, co się dzieje. Wbrew temu, co pan twierdzi, zarówno DAX, jak i KOREK cieszyli się szacunkiem oraz autorytetem w tym środowisku. Dla mnie to nie były żadne autorytety. Jaki oni niby mieli szacunek? Siedzieli na mokotowie i bali się z niego wychylić. Bali się innych organizacji przestępczych? Nie wiem, kogo się bali, ale żyli w ciągłym lęku. To zapewne był efekt wojny gangów? Nie wiem, czy była jakakolwiek wojna. No choćby z mutantami. A co to za wojna, jak oni odstrzelili Postka i Maxa, dzieciaki, które handlowały narkotykami? To nie byli poważni gangsterzy, lecz koledzy Bukaciaka. A on ich przyprowadził na śmierć. Dlaczego nie wzięli się za muła czy szurygę, tylko za dzieciaki? Jednak przez pewien czas mokotowscy rządzili Warszawą i nie tylko. Wybili Pruszkowskich, Ożarowskich i Żoliborskich, no to i rządzili. Obciążył pan Daksa w sprawie dzika. Mógł szukać zemsty? W efekcie czego została zastrzelona pańska żona? To zastanawiające, że świadkowie koronni opisali, kto im kazał obserwować moją żonę i zeznali o okolicznościach zbrodni. Jednak Daksowi nie przedstawiono zarzutów, a to jego wskazywano jako zleceniodawcę zabójstwa mojej żony. Nawet prokuratura stwierdziła wprost, że jest duże prawdopodobieństwo, że za morderstwem mojej żony stali członkowie grupy mokotowskiej, a zabójstwo stanowiło formę odwetu za podjętą przeze mnie współpracę. Kim był Wojciech S. wielki równik w strukturze Mokotowa? Dla mnie nikim. To nie był gangster. Bo co to za sztuka porywać dzieci i kobiety? Co to za przestępca? Czemu się nie porwali na biznesmena z obstawą? Powinien pan iść do niego i zapytać czy nie jest pedofilem. Skoro porywa dzieci, to nie wiadomo, co z nimi robi. Te sekatory porwali tę dziewczynę, Ewelinę, której nie znaleziono do tej pory. Chodzą pogłoski, że oni ją tam gwałcili i w końcu zamordowali. Niech go pan o to zapyta. Pytałem go o to. W tym czasie, gdy porwano Ewelinę, siedział w więzieniu. Niech tam zostanie jak najdłużej, bo na wolności żadnej kariery nie zrobi. Ci to ludzie, którzy biorą narkotyki i widzą świat trochę inaczej. Lepiej dla świata, gdy pozostaną w więzieniach. Nie ocenia pan ich najlepiej? Nie obawia się pan zatem reakcji z ich strony? Wojtas nie jest dla mnie żadnym przeciwnikiem. Ja bym go wciągnął jedną dziurką od nosa i drugą wypuścił. Dla mnie to zwykłe paparuchy i nic więcej. Wiem, że coś tam sobie gadają o mnie, ale to mnie nie obchodzi, bo co to za zawodnicy? Porwie dziecko i palec mu obetnie. To każdy potrafi. To jest żałosne. Wielki mi odłam grupy Mokotowskiej. Jakbym był taki jak oni, to nie mógłbym spać spokojnie. Oni wszyscy to ćpuny. Wojtas to narkoman. To nie są zawodnicy, żebym się ich obawiał. Jeden strzał i każdy z nich leży. Dla mnie nie jest ważne, czy ktoś waży 200 kg i ma dwa metry wzrostu. Nie takich obrabiałem. Chociaż te sekatory po narkotykach bywali nieobliczalni. A pan nie pije, nie ćpa? W całym życiu może pół litra wódki łącznie wypiłem. A narkotyków w ogóle nie uznaję. Wiem, jak ludzie zachowują się po narkotykach, nawet po marihuanie potrafi niektórym odwalać. Wojtas też mówi, że nie pije i nie ćpa. Wódki faktycznie nie pił, ale ćpał. Tyle lat siedzi, to się może już z tego wyleczył, bo kto go będzie karmił narkotykami za kratami. Dlaczego zabito pańską żonę? Chcieli, abym przyznał się do zabójstwa buły i konika-pakerze. Bo jeden zarzut zabójstwa już miałem. A gdy nie chciałem, to zabili mi żonę. Myśleli, że może wtedy zacznę obciążać innych. Zarzut zabójstwa buły i konika ma przecież Wojtas i kilka innych osób. Ale ten policjant steryt gadał, że miałem z tym coś wspólnego. Ale to debil jest. Znałem bułę, byłem z nim na stopie koleżeńskiej. Czasami się spotykaliśmy. Nie miałem motywu, żeby go zabić. Jak wyszedł z więzienia, spotkaliśmy się chyba ze dwa razy na mieście, pogadaliśmy i co tam słychać. Siedział za jakieś pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Potem znowu spotkaliśmy się w promenadzie i pogadaliśmy jej. To był mój kolega, po co miałbym go zabijać. Policja usiłowała mnie wrobić w jego morderstwo. Naprowadzano mnie tak, żebym się przyznał, żebym powiedział, z kim tam byłem, co zrobiłem. To było męczone z pół roku. Ma pan żal do prokuratury w sprawie zabójstwa pana żony? Mam żal, że mogła temu zapobiec, a nic w tej sprawie nie zrobiono. Gdy siedziałem, moja żona była wiele razy zastraszana. Czuła, że jest w niebezpieczeństwie. Napisałem nawet list do prowadzącego śledztwo prokuratora Michała Szulepy, że żona jest zastraszana, że ktoś podjeżdża pod dom. Jak dowiedział się pan o śmierci żony? Oddziałowy zawołał mnie do sali widzeń. Tam był prokurator Szulepa. Poczęstował mnie papierosem i powiedział: Dzisiaj rano panu żonę zabili. Muszę lecieć, bo mam czynności. Prokurator uciekł, a mnie zaprowadzili pod cele. Zrozumiałem, że muszę grać tak, jak mi każą, bo na tym się nie skończy. Zrobią wszystko, aby zmusić mnie, bym zeznawał tak, jak chcą. Bałem się o dzieci. Morderstwo żony, dwa podpalenia. Miałem jeden cel. Wyjść z więzienia, bo zamordują mi dzieci. W aktach sprawy wymienione są osoby, które rzekomo miały zlecić morderstwo pana żony, Dax, Wojtas, Norbert de Schlugu, Hubert W. oraz Dony. Jaki mieli w tym interes? Nie mam zielonego pojęcia. Pomysł powstał w głowie funkcjonariuszy, Którzy zrobili ze mnie konfidenta, który donosi na Daksa i Korka. W ten sposób chcieli mnie zmiękczyć. Czuje się pan teraz bezpiecznie? Cały czas robią jakieś podchody pode mnie. Najgorsze zagrożenie to jest ze strony policji. Ale życie człowieka nie zależy od niego samego, tylko od siły wyższej, od Boga. Mogę równie dobrze zginąć na przejściu dla pieszych przejechany przez pijanego kierowcę. Czego mam się bać? Ja tu mieszkam całe dorosłe życie. Ma pan kontakt z dawnymi kolegami z Mokotowa? Nie miałem tam kolegów. W przestępstwie nie ma kolegów. Kolegów to mam tam, skąd pochodzę. A ci tutaj mieszkają na jednej dzielnicy i są kolegami. Ja dla nich jestem obcy i oni są dla mnie obcy. Problemy z prawem już się dla pana zakończyły? Już wszystko mam wyrównane, nie mam żadnych spraw. Jestem tylko świadkiem. Jestem teraz wolnym człowiekiem. Pracuję, zarabiam, prowadzę legalnie życie i znowu trenuję sobie boks. Jeśli odcinek Ci się podobał, daj łapkę w górę. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału po więcej ciekawych materiałów.